Witam Państwa, Barbara z Krakowa. Chciałam Państwu podzielić się z Państwem moją myślą, która w nocy do mnie przyszła i zastanowiłam się, jak to jest cudnie z miłością Boga Ojca i z najpiękniejszą cechą chrześcijaństwa, jaką jest wybaczanie. Motto tego opowiadania brzmi: przecież to Ty, Jezu, rzekłeś Piotrowi odpuścić bratu swemu nie do 7 razy, lecz do 77 razy. Przepraszam bardzo, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w 21 i 22 wierszu. Brzmi tak: wtedy przystąpił Piotr do Niego, czyli do Jezusa, i rzekł Mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu swemu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Jak Państwo wiecie, jest to liczba nieskończoności. A teraz podzielę się z Państwem tym, co w nocy mi przyszło do głowy i chciałabym Państwu to opowiedzieć. Pewnego dnia Tomek stał roztargniony. Postanowił uciec z domu. Znudziło mu się już bardzo być posłusznym, grzecznym chłopcem. Świat taki ciekawy, tyle atrakcji czeka na niego. Wyjechał więc autostopem, byle dalej od rodziców, od brata, ale niestety wziął z domu, ze schowka, bardzo dużo pieniędzy. Zaczął więc hulaszcze żyć. A to karty, alkohol, różne inne używki. I to również pomagało mu zapomnieć, co będzie, jak on wróci, jak tyle zła zrobił. Na razie nie było mu to w głowie. Wdał się mu również w ciemne interesy, niestety. I skończyło się źle. Źle się podziało w życiu Tomka. Brak opamiętania sprawił, że trafił w końcu, niestety, do więzienia. Wyrok nie był wielki, ale uderzenie w serce ogromne. Przyszło opamiętanie. Postanowił więc wrócić do ojca, do domu. I nastał teraz dzień, kiedy Tomek jedzie do swojej wioski pociągiem. A rzecz charakterystyczna, że pociąg przejeżdżał bardzo blisko ich domu i on z ojcem napisał do ojca list, przepraszam. Poprosił go pokornie o przebaczenie i poprosił również o przekazanie mu wiadomości, czyli Tomkowi, czy może się spodziewać aprobaty ze strony rodziny. Więc bardzo oryginalny sposób umówił się z ojcem, że da mu znak, bardzo oryginalny sposób, czy mu wybacza, czy nie. Wzruszony wsiadł do pociągu, zdenerwowany, i czekał. Czekał, aż pojazd będzie blisko stacji. W odpowiednim momencie wstał, podszedł do swojego towarzysza podróży, naprzeciwko siedział jego, i mówi tak: bardzo Pana proszę o pomoc. Jak będziemy przejeżdżać koło takiego długiego, szarego domu, to jak będzie na tym takie wielkie prześcieradło białe, to Pan mnie trąci w rękę. A na razie spuścił głowę, włożył głowę w ręce, zamknął oczy i cały rozszczęsiony czeka. W pewnym momencie dostał kuksańca w ramię. Sam, przepraszam, od sąsiada, i usłyszał najpiękniejsze w jego życiu słowa: chłopaku, na tym długim domu to leży bardzo dużo białych prześcieradeł i płótna, a na rosnących drzewach wokoło domu powiewają białe ręczniki, białe szmatki, a jeszcze jakiś człowieczek biega wkoło domu i na takim długim patyku białym sobie coś zawiesił i macha wkoło ciebie.
Tak bywa z tą najwspanialszą miłością na świecie, miłością naszego Boga, Ojca ukochanego, wybaczającego. Dlatego dałby Bóg, abyśmy wszyscy, którzy słuchamy tego opowiadania i którym czasem i łzy w oczach staną, żebyśmy wiedzieli, że i przyswoili sobie na zawsze, że najpiękniejszą cechą chrześcijaństwa jest wybaczanie, proszę Państwa. Dlatego wybaczajmy w nieskończoność, a szczególnie jak ten ktoś jeszcze prosi, żeby mu wybaczyć. Dziękuję bardzo, Barbara z Krakowa.